Dzień dobry, witamy na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. Jest z nami trener drużyny z Krakowa, pan Jerzy Brzęczek. Trenerze, proszę o kilka słów komentarza po spotkaniu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim jeszcze na koniec świąt wszystkiego najlepszego, zdrowia i spokoju życzę wszystkim. Z jednej strony oczywiście wracamy do Krakowa z jednym punktem, ale patrząc na przebieg spotkania, w szczególności te pierwsze 25-30 minut, kiedy realizowaliśmy wszystko tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, zdobyliśmy szybko bramkę, potem mieliśmy jeszcze następne sytuacje do podwyższenia wyniku, zabrakło wtedy skuteczności. Więc w tym momencie poczuliśmy się zbyt pewnie i w jakiś sposób w bardzo krótkim okresie czasu napędziliśmy sami przeciwnika bardzo łatwymi stratami w środkowej strefie. I to jak gdyby pozwoliło Śląskowi na wychodzenie z kontratakami. W końcu straciliśmy bramkę wyrównującą. W drugiej połówce znowu wróciliśmy do tej gry. Z pierwszych fragmentów 30 minut pierwszej połowy mieliśmy swoje sytuacje, ale również myślę, że ta ostatnia sytuacja ze strony Śląska mogła dla nas zakończyć się stratą bramki. Tak powiedziałem, wracamy z jednym punktem, z jednej strony pozostaje pewnie niedosyt, ale przed nami jeszcze pięć kolejek i ta walka o pozostanie w Ekstraklasie na pewno będzie bardzo ciężka, trudna, ale bardzo interesująca. Dziękuję. Dziękuję trenerze, zapraszam do zadawania pytań. Proszę. Łotosz Kaszka, Zota Krakowska. Panie trenerze, takie wrażenie, proszę mnie wprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, że w drugiej połowie obie drużyny chyba bardziej już bały się stracić, niż za wszelką cenę chciały zaryzykować i strzelić, bo jak popatrzymy na cały obraz tego meczu, no to ta pierwsza była ciekawsza, taka dla oglądania. Ja myślę, że my na pewno w tej drugiej połowie chcieliśmy kreować sytuację i dążyliśmy do bycia drugiej bramki. Na pewno drużyna Śląska bardziej się wycofała na własne przedpole, tak więc to jest taki moment, kiedy nie masz dużo przestrzeni, ale musisz jak gdyby uważać na straty piłki i na kontrataki przeciwnika. My mieliśmy swoje sytuacje w drugiej połówce, na pewno wykreowaliśmy ich zbyt mało, ale z drugiej strony jesteśmy na razie w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Ta drużyna robi w moim odczuciu duży postęp. Przyjechaliśmy do Wrocławia, jeżeli dobrze pamiętam, ze Śląskiem przegraliśmy w Krakowie 5-0, tak więc na pewno w tym meczu dzisiejszym, patrząc na naszą grę i patrząc na te stwarzane sytuacje, gdybyśmy zdobyli bramkę na 2-0, myślę, że wtedy bylibyśmy bliżsi zwycięstwa, ale w piłce nożnej liczy się to, co wpada, to, co wykorzystujesz i tak jak już powiedziałem, wracamy do Krakowa z jednym punktem, musimy to uszanować, ale musimy pamiętać również o tym, że jest bardzo ciasno z tyłu, tych strat jeszcze troszeczkę mamy, odrobiliśmy znowu już jeden punkt, ale czeka nas 5 bardzo trudnych, ciężkich, wymagających spotkań. To jeszcze troszkę takie może niezwiązane bezpośrednio z meczem pytanie. Dzisiaj smutna wiadomość dotarła do wszystkich ludzi związanych z Wisłą. Chciałem pana zapytać, czy miał pan okazję poznać Staszka i taką refleksję, czy wy wiedzieliście przed meczem o tym, jak to wyglądało? Tak, wiedzieliśmy już przed meczem, więc otrzymałem taką informację od Karoliny. Na pewno jest to bardzo przykre, tym bardziej, że na ostatniej konferencji prasowej mówiliśmy o jeszcze wsparciu, o składce na Stasia, ale tak to pokazuje, jakie jest niestety nasze życie. To jest na pewno dla nas przykra i smutna wiadomość, ale tak to niestety bywa, że życie toczy się dalej. My musimy wyciągać tego, co jest to, co najlepsze, ale oczywiście wyrazy współczucia, żalu i kondolencje dla najbliższych. Nie miałem okazji takiej jakiejś rozmowy, powiem szczerze. Żałuję tego bardzo. Ale myślę, że kiedyś tam do góry się spotkamy. Proszę, Karol. Karol Bugajski, Śląscy. Dzień dobry. Ja chciałem jeszcze, wracając do meczu, zapytać o ten początek, bo to się rzucało w oczy, że Wisła wyszła z takim zamiarem chyba zdominowania Śląska, szybkiego objęcia prowadzenia. Tych sytuacji było wtedy bardzo dużo. Taki był plan, żeby w związku z tym sprawić Śląskowi duże wygody na całą pierwszą połowę tak naprawdę. Oczywiście taki był plan, ponieważ do tego się przygotowywaliśmy i tak chcieliśmy to realizować i drużyna to realizowała bardzo dobrze. Szybko byliśmy prowadzeni i mieliśmy następną sytuację, tak jak powiedziałem. W 25-30 minucie podszedłem do moich trenerów i mówię, będziemy za chwilkę mieć problemy, bo za dużo było już nonszalancji i jak gdyby takiej arogancji. Poczuliśmy się zapewnie, myśleliśmy, że to już po prostu będzie tak do samego końca.
a w piłce trzeba mieć cały czas pokorę i wtedy w jakiś sposób te brak tej koncentracji, brak konsekwencji w tym, co chcieliśmy robić, przestaliśmy realizować to, co sobie założyliśmy, inaczej odgrywaliśmy tę piłkę, zbyt często traciliśmy w tej środkowej strefie i Śląsk Wrocław w jakiś sposób wykorzystywał te nasze straty, wyjeżdżając z groźnymi kontratakami. Proszę, Antoni Bugajski. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Witam, panie trenerze. Witam serdecznie, miło. Wzajem. Chciałem zapytać, bo pan mówi o tych stratach, dwa razy pan wspomniał i właśnie chciałem zapytać o Żukowa, bo on bezpośrednio tam stracił piłkę, z tego poszła akcja na wyrównującą bramkę dla Śląska. Ma pan do niego pretensje szczególnie za taką właśnie? Nie. Ja myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, że piłka gra błędów, tak więc oczywiście gdzieś od kogoś się to zaczyna. No, akurat w tym momencie straciliśmy bramkę, ale wcześniej i Manu miał straty, i Marko miał straty. Na nasze szczęście nie straciliśmy bramki, tak więc oczywiście to byłoby absurdalne, żeby w takiej sytuacji od razu szukać sobie jednego winnego. To jako całość bardzo dobrze funkcjonowaliśmy i później jako praktycznie całość straciliśmy kontrolę poprzez naszą szansę. No i nie można nie zapytać o Cita Świlego. Naprawdę piłkarz, który podoba się, błyskotliwy, fajny, wie o co chodzi w piłce. Jak pan go ocenia dzisiaj i czego pan od niego oczekuje w tych decydujących meczach? To może być taki kluczowy piłkarz i motor tam na skrzydle i nie tylko na skrzydle? Ja myślę, że tego zawodnika pamiętamy, kiedy jeszcze pracowaliśmy w reprezentacji i kiedy obserwowaliśmy naszych zawodników, wtedy zauważyliśmy jego na jednym ze zgrupowań w Turcji, kiedy grał przeciwko polskim zespołom i teraz, kiedy nadarzyła się taka okazja i przyszła taka informacja, że jest to temat dla nas, który może nas realizować, tak więc od razu zaczęliśmy działać. Na pewno jest to zawodnik, który jest dobrym driblerem, który ma przebojowość, który nie boi się iść wtedy dribblingi, ale oczywiście potrzebne są jeszcze te ostatnie podania, tak? I to jest decydujące. Jeżeli to poprawi, na pewno jest to zawodnik, który, nie mówię już tylko o naszej ekstraklasie, ale w którymś momencie, jeżeli wróci do swojego macierzystego klubu, tam będzie grał, myślę, że w przyszłości możemy o nim usłyszeć, że będzie w lepszych ligach. Mam jeszcze pytania, proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Mateusz Stów, radiogol.pl. Ja chciałbym zapytać o zupełnie inny temat, mianowicie o Kubę Błaszczykowskiego. Jak wygląda jego stan zdrowia? Czy jest jeszcze szansa, że podczas tej rundy pojawi się na placu gry? Jak długo pan jest w piłce? No co tam pan, jak długo pan jest w piłce? Tak profesjonalnie to rok. To rok. No to niech pan się zastanowi nad jedną rzeczą. Słyszał pan kiedyś, że ktoś miał operację więzadeł? Słyszał pan kiedyś, żeby po miesiącu ktoś wrócił do piłki? No nie. W dużej mierze pytanie było bardziej o stan zdrowia. No to chyba nie. Pytanie było to, czy wróci w tej rundzie. No nie wróci. Stan zdrowia jest krótko po operacji, wie pan, tak więc cieszę się bardzo, że ta rehabilitacja przechodzi pomyślnie. Myślę, że na pewno trzeba będzie do pana wiadomości co najmniej 5-6 miesięcy czekać tak długo leczenie i jak gdyby rehabilitacja po takim razie trwa. Dziękuję.